jeździ, pani redaktor. No to jestem pełen podziwu, ja będę przychodził do każdego programu, jeżeli tylko powiecie, że ten program jest i trzeba tam być. My po pana jesteście dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, jesteśmy umówieni. A co do bezpieczeństwa, tak jak powiedziałem, to z jednej strony legislacja, z drugiej strony olbrzymi wysiłek inwestycyjny i przecież to robimy, ale to przede wszystkim edukacja, to przede wszystkim przypominanie o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach. Przypominanie każdemu z uczestników ruchu drogowego. Każdemu. Przewodnik jest pieszy, rowerzysta, człowiek, który jedzie na hulajnodze elektrycznej, ktoś, kto jedzie samochodem ciężarowym, takim olbrzymim, jak tutaj te, które widzimy, czy małym samochodzikiem osobowym, który mieści się w każdym miejscu, w każdym mieście, w każdym wolnym miejscu do parkowania. Każdy powinien pamiętać o tym, że bezpieczeństwo na drogach ma wartość nadzieją. I to, co myślę, edukacja szeroko pojęta, już taka przybywa nam Tak, budujemy spójną sieć drogową, dróg szybkiego ruchu, dróg autostradowy. Przypomnę, że już niebawem będzie kończona autostrada A1 między Łodzią a Częstochową, ostatnio 22 km, który realizuje firma Mirbus. Realizujemy drogę ekspresową, więc czy mógłbym tutaj wymieniać wiele, realizujemy Via Carpatię, łączymy te drogi. Te drogi szybkiego ruchu, ale co jest bardzo ważne, co jest niezmiernie ważne, dlatego że nie każdy na co dzień korzysta z drogi ekspresowej, nie każdy na co dzień korzysta z drogi autostradowej.